Cześć, tu Bork, Retrogralnia, a dzisiaj podłączymy klawiaturę Commodorka do peceta. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj będziemy zajmować się tym, jak można podłączyć klawiaturę Commodore 64 do komputera PC przez port USB. Zanim jednak rozpocznę właściwy filmik, zapraszam do subskrypcji naszego kanału i do naciśnięcia dzwonka obok napisu subskrypcja. Temat podłączania klawiatury Commodore 64 do peceta to dosyć stary pomysł, dosyć stary temat. Jest on generalnie połączony z takim szerszym pomysłem zrobienia z Commodorka komputera typu PC, czyli generalnie włożeniu w obudowę Commodore 64 jakiegoś peceta lub peceto podobnego sprzętu. Pomysł ten powraca raz na jakiś czas na grupach dyskusyjnych na YouTubie. Można znaleźć właśnie informacje o takich projektach, o wkładaniu peceta do Commodorka. Ja też 8 lat temu miałem taki sam pomysł. Do Commodore 64 włożyłem, wtedy wówczas nie było jeszcze żadnych Raspberryków, żadnych takich fajnych komputerków, mikrokomputerków, także do Commodorka włożyłem prawdziwego peceta, włożyłem płytę ITX-ową, znalazłem na rynku specjalnie płytę o najmniejszej wysokości, już z procesorem, która jako jedyna w ogóle mieściła się w obudowie Commodore 64, tak by można było ją spokojnie zamknąć. Teraz oczywiście ludzie mają mniej problemu z takim tematem, bo mamy całą masę Raspberryków, Raspberry Pi i inne mikrokomputerki. Możemy spokojnie włożyć zamiast płyty komodorowej taki komputerek i nam się to spokojnie w obudowie zamknie. Ale powiedzmy, że nie jest to problem. Problemem jest chyba coś innego. Problemem jest właśnie to, jak zmusić klawiaturę Commodorka do działania z takim PC-podobnym sprzętem. No już 8 lat temu, kiedy szukałem, jak rozwiązać ten problem, natknąłem się na taki interfejs niemieckiej produkcji. Interfejs ten nazywa się Keyrach. To jest taka fajna płytka, która umożliwia podłączenie z jednej strony klawiatury do Commodore 64, do Commodore 128, do Amigi 600 i 1200. Tam są chyba różne wersje, ale generalnie te sprzęty są obsługiwane. A z drugiej strony można jeszcze podłączyć dwa joysticki, takie normalne joysticki na DB9 standardu Atari i one też działają. Co więcej, ta płytka ma taki kształt, że może w obudowie Commodorka zastąpić oryginalne porty DB9, port zasilania i guzik włączania. Także to jest bardzo fajna, ciekawa płytka, którą ja osobiście wykorzystałem do budowy tego mojego Commodore 64 ITX. Pamiętam, że ona wtedy była dosyć droga, jak ją kupowałem 8 lat temu. Teraz jak spojrzałem na cennik, to kosztuje ona 150 zł. I teraz nie jestem pewien, czy ona staniała, czy po prostu mi się wydaje, że teraz 150 zł na retro to jest mało, a 8 lat temu myślałem, że 150 zł na retro to jest dużo. I chyba jednak chodzi o to, że po prostu komputery retro zdrożały, także te akcesoria tak proporcjonalnie wydają się teraz tańsze. No ale czemu w ogóle poruszam ten temat? Ano, poruszam go dlatego, iż Vegin Novem z kanału Amator Kabli ostatnio wspomniał, że też chciałby włożyć do Commodorka takiego peceta i sobie zrobić z niego jakąś taką fajną maszynkę, nie tylko do emulacji. Ja mu zaproponowałem wtedy od razu, żeby sobie po prostu kupił tego Keyracha i sprawa załatwiona. No ale Vegin to jest osoba, która raczej chce zrobić wszystko sama i stwierdził, że to jest bez sensu, fajnie by było zrobić taki interfejs samemu, tylko że on za bardzo nie wie, jak to zrobić. No i wtedy mi się przypomniało, że ja przecież mam podobny interfejs podłączony normalnie do peceta, mam taki interfejs do podłączania joysticków do peceta i z tego co pamiętam, ten interfejs jest oparty o popularny układ Atmegi, czyli o ten sam układ, który normalnie jest w płytkach Arduino. No i wtedy pomyślałem, kurczę, czemu by po prostu nie podłączyć klawiatury Commodorka do peceta poprzez podobne urządzenie, poprzez płytkę Arduino. No i zacząłem robić research. Od strony klawiatury Commodore 64 właściwie nie ma żadnego
najmniejszego problemu. Klawiatura Commodore'ka to tak naprawdę zwykła klawiatura macierzowa. Mamy tam 20 pinów, ale tak naprawdę tylko 16 pinów tworzy taką macierz. Mamy tam macierz 8x8, wyjściem jest 16 pinów. Dodatkowo jest oczywiście zasilanie i masa. Zasilanie 5-woltowe, czyli dokładnie to samo, które mamy w Arduino, także nie ma tutaj problemu. I w zależności jaki klawisz naciśniemy, na tych 16 pinach pojawia się nam odpowiedni sygnał. Ponieważ jest to klawiatura macierzowa, mamy 8x8 możliwości, czyli mamy tak naprawdę 64 możliwości naciśnięcia klawisza. Jest jeden klawisz, który nie jest podłączony do tej macierzy, to jest klawisz Restore i dlatego właśnie port klawiatury Commodore'ka to tak naprawdę wtyczka 20-pinowa, 16 pinów klawiatury, jeden pin klawisza Restore, zasilanie, masa i jeden ślepy pin, którego po prostu nie ma. No teraz wystarczyłoby podłączyć te 20, a właściwie 19 pinów do Arduino. Nie wszystkie Arduino, nie wszystkie płytki Arduino mają aż 17, bo potrzebujemy 17 wejść cyfrowych. Nie wszystkie płytki Arduino mają aż 17 wejść cyfrowych, ale takie większe płytki jak najbardziej posiadają. Także można by bez problemu podłączyć te 17 pinów cyfrowych, zasilanie, prąd do większej płytki Arduino i można by odczytywać już z klawiatury Commodore'ka naciśnięte klawisze. Oczywiście można by było samemu oprogramować te naciskanie klawiszy, ale jako prawdziwy informatyk pierwsze co zrobiłem, to spojrzałem, czy nie ma już jakiejś biblioteki do tego i jest taka biblioteka Keypad na Arduino, bardzo fajna biblioteka, która obsługuje takie normalne klawiatury macierzowe. Podajemy tylko na jakich pinach jest podłączona macierz, wpisujemy tylko pod jakim elementem macierzy jest taki klawisz i to już działa i już wiemy jaki mamy klawisz naciśnięty. Nawet powiem więcej, ta biblioteka obsługuje nawet do 10 klawiszy naciśniętych naraz. Chociaż nawet jestem pewien, że w Commodore'ku da się aż 10 klawiszy naraz nacisnąć. Pewnie się da. Z drugiej strony jednak musimy to Arduino, tą płytkę podłączyć do peceta i ta płytka musi być przez peceta wykrywana jako klawiatura. I tu okazuje się, że takie najprostsze, standardowe płytki Arduino takiej możliwości bezpośrednio nie mają, bo one są widziane tylko przez peceta jako port szeregowy. Ale na szczęście są płytki, które już mają wbudowaną możliwość udawania innych urządzeń USB. Są to płytki na przykład Leonardo, albo płytka, którą ja właśnie użyłem, płytka Arduino Micro albo Pro Micro. Teraz już nie pamiętam, czy to jest Micro, czy Pro Micro, czy to jest to samo, ale w każdym razie widzicie, jaka to jest płytka. Taką płytkę użyłem i taka płytka ma już możliwość udawania innych urządzeń USB. W przypadku tych standardowych, najprostszych płytek, które nie posiadają tej możliwości, jest, jak dobrze kojarzę, możliwość wgrania innego firmware'u, który już taką możliwość udostępnia, ale ja nie chciałem się w to babrać, chciałem mieć po prostu od razu wszystko jak najprościej zrobione. Akurat mi się tak udało, że płytka, którą posiadałem wolną, taką możliwość podłączania do peceta jako klawiatura posiadała. I tutaj znowu, żeby zaprogramować tą płytkę jako klawiaturę, należałoby albo samemu zrobić wielki program, albo znowu posłużyć się bibliotekami. I tutaj na szczęście jest naprawdę sporo bibliotek. Są biblioteki, które udają całą masę różnych urządzeń, joysticki, pady, klawiatury, myszkę. Ja posłużyłem się tą najprostszą biblioteką Keyboard H. To jest biblioteka, która potrafi emulować, potrafi udawać klawiaturę i myszkę. No i właściwie to praktycznie
wszystko, co potrzebujemy do stworzenia takiego interfejsu, płytę, klawiaturę Commodorka, 20 kabelków do podłączenia jej do płytki Arduino, no i kabelek USB do podłączenia do peceta. Tak naprawdę wystarczyłoby, żebyśmy odczytywali, jaki klawisz jest naciśnięty i wysyłali ten sam klawisz do peceta. To by było najprostsze, gdybyśmy mieli klawiaturę, która jest klawiaturą pecetową, ale mamy tutaj klawiaturę, która jest klawiaturą komodorowską i jest ona niezgodna z tym, układ klawiszy jej jest niezgodny z PC. Dlatego też ja w swoim programie postarałem się jak najbardziej zachowanie tej klawiatury przetransponować na zachowanie klawiatury PC. Ponieważ to ja jako programista decyduję po naciśnięciu jakiego klawisza, jaki naprawdę sygnał wysyła się do peceta, innego klawisza albo tego samego klawisza, to tak to wszystko z sobą powiązałem, żeby to jakoś działało. To znaczy zrobiłem obsługę kursorów w górę, w dół, w lewo, w prawo, bo Commodore przecież nie ma czterech kursorów, ma tylko dwa kursory. Zrobiłem obsługę Escape'a, Controla, zrobiłem obsługę Alta, wszystkich tych klawiszy. Zaraz o tym opowiem w programie, jak to wygląda. No, myślę, że to nawet całkiem wyszło. Starałem się tak to zmapować, żeby jednocześnie dało się używać tej klawiatury normalnie w systemie Windows czy Linux, a jednocześnie, żeby ta klawiatura dobrze zachowywała się także w emulatorach Commodore. Mam nadzieję, że mi się udało. Teraz Wam pokażę sam program, jak to mniej więcej wygląda. Program wygląda w skrócie następująco. Na początku mamy załączone dwie biblioteki, o których mówiłem. Następnie mamy definicję, do których pinów podłączone są które sygnały z portu klawiatury z Commodorka. Tu jest pierwsza ósemka, tu jest druga ósemka. To są te po prostu jedna część matrycy, druga część matrycy, to jest powiedzmy część A, część B. Zresztą ona tak samo jest opisywana w schematach po prostu do samego Commodore 64. Tutaj mamy informację o tym, do którego portu jest przypięty klawisz Restore. Następnie zdefiniowałem sobie pokrótce po prostu nazwy tych klawiszy specjalnych na Commodorku, żeby potem wiedzieć, co robię. Przypisałem do nich małe literki, ponieważ Commodore tak normalnie wysyła tylko duże litery. Tutaj mamy definicję samej klawiatury, czyli po prostu to naciśnięcie jakiego klawisza fizycznego na klawiaturze powoduje pojawienie się jakiego odczytu w programie. Mamy tutaj wielkie literki, znaczki oraz te znaki specjalne, które zdefiniowałem wcześniej. Tak naprawdę są one po prostu małymi literami, ale ja posługuję się tutaj specjalnie tymi definicjami. Zresztą zaraz zobaczycie dlaczego. W kolejnych linijkach uruchamiamy samą klawiaturę. Tutaj po prostu pokazujemy programowi, których używamy pinów. No i to właściwie jest koniec samych definicji. Potem tak naprawdę rusza program. To jest główna pętla programu. Na początku biblioteka sprawdza, czy są jakieś klawisze naciśnięte. Jeśli naciskamy zwykłą małą literkę, to po prostu wysyłamy tą literkę jako naciśnięcie klawisza do peceta. Tutaj jeszcze jest funkcja, do której za chwilę wrócę, mapper, albo właściwie na nią pokażę Wam od razu. Ta funkcja mapper po prostu mapuje nam klawisze z klawiatury Commodora w przypadkach, kiedy one są inaczej ułożone niż na klawiaturze peceta. Dzieje się tak, jeśli mamy naciśnięty shift, no wtedy na Commodorku niektóre znaki są w innym miejscu i musimy te znaki po prostu wtedy wysłać sami. W innym przypadku, jeśli znaki pokrywają się na Commodorku z klawiaturą peceta, nie musimy tego robić. I to jest właśnie te standardowe wysyłanie standardowych znaków, ale mamy też znaki specjalne. Znaki specjalne zostały przeze mnie obsłużone w ten sposób, że przejąłem kontrolę nad prawym shiftem i lewym shiftem. Jeśli on jest naciśnięty,
Jeśli jest naciśnięty klawisz Shift, to nie wysyłam żadnego znaku, tylko po prostu sobie zaznaczam, że ten klawisz jest naciśnięty. Jeśli jest naciśnięty lewy Shift, który po prostu używam jako Shift do zwiększania literek, to również sobie zaznaczam, że jest naciśnięty, ale też wysyłam informację o tym do PC-ta. No i w tym miejscu znajdują się te klawisze, znajduje się działanie na tych klawiszach, które po prostu chciałem sam zaprogramować w jakiś specjalny sposób. Na przykład klawisz lewo-prawo w komodorku, klawisz kursora, który obsługa znajduje się w tym miejscu, jest obsługiwany w ten sposób, że jeśli mamy wciśnięty Shift, to wysyłamy do PC-ta znaczek kursora w lewo. Jeśli nie mamy naciśniętego Shifta, tego mojego prawego Shifta, to wysyłamy znaczek przesuwania się kursora w prawo. Podobnie jest z górą i dołem. W podobny sposób sobie na przykład oprogramowałem klawisze na komodorku Home, które wysyłają albo znaczek Home albo End do PC-ta. Tak samo klawisz Del w komodorku wysyła w zależności od Shiftu Backspace lub Delete. No i na przykład klawisz Run Stop na komodorku na PC-cie tak naprawdę będzie lewym i prawym kontrolem. Klawisz komodorem na komodorku będzie na PC-cie prawym i lewym altem. Wydaje mi się, że tutaj chyba nie zaprogramowałem jeszcze klawisza Windows, ale to chyba nie jest jakaś duża strata. Także w tym miejscu po prostu w zależności od naciśniętego klawisza na klawiaturze komodorka ja wysyłam jakiś klawisz do PC-ta, który mi odpowiada. Druga część programu to tak naprawdę jest wyłączanie klawisza. W tym znaczeniu, że to wysyłamy sygnał, że klawisz jest naciśnięty, a tutaj wysyłamy sygnał, że klawisz jest puszczony, że już go nie naciskamy. No jest ona tak właściwie lustrzanym odbiciem tej pierwszej części, tylko muszę puszczać dwa klawisze, jeśli mam obsługę jakiegoś klawisza podwójnie, to po prostu nie jestem do końca pewien, który klawisz był wcześniej naciśnięty. Dla pewności wysyłam sygnał, że zostały dwa klawisze puszczone. To właściwie nie ma żadnego znaczenia. To właściwie jest cały program. Trochę definicji, konfiguracja, mapper klawiszy zwykłych. No i tutaj podmiana klawiszy komodorowskich na klawisze specjalne na PC-cie. Jak widzicie, program nie jest za bardzo skomplikowany. Generalnie posługuję się tym prawym klawiszem Shift jako takim moim specjalnym shiftem funkcyjnym do emulowania różnych specjalnych klawiszy funkcyjnych, a Shift lewy to jest taki normalny Shift do pisania na klawiaturze dużych liter. Klawisza Restore jeszcze nie obsługuję. Chciałbym pod niego podłączyć opcje konfiguracyjne, bo wydaje mi się, że można by tą klawiaturę uruchamiać w różnych trybach, w trybie bardziej zgodnym z obsługą typowych programów PC i na przykład trybie bardziej zgodnym z obsługą emulatorów Commodore 64 czy innych emulatorów. Może zmieniać w ogóle to mapowanie w zależności od tego, jaki chcemy komputerek sobie emulować. No, możliwości jest sporo. Ten klawisz Restore jest, jak wspomniałem wcześniej, podłączony do innej linii, osobno w ogóle od samej klawiatury, także on bardzo fajnie do takich zastosowań może się przydać. Teraz ten cały swój projekt przekażę Wedzinowi z kanału Amator Kabli i mam nadzieję, że on pomoże mu przy jego projekcie zrobienia z komodorka PC-ta. To na razie wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału, zostawcie komentarz i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Pozdrawiam serdecznie. Borg Retrogralnia.